Witam serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią wiadomości z normalności. Zacznę od tematu o Monsanto. Monsanto już nie ma, ale jest firma Bayer, która zakupiła firmę Monsanto za 65 miliardów dolarów i od kiedy to uczyniła, a to już będzie za 2 lata, przynajmniej płaci słoną cenę z tego tytułu. Po pierwsze dlatego, że w Ameryce jest fala procesów, które wytaczają firmie Monsanto za jej produkty. Głównie chodzi o glifosat zawarty w Roundupie, niestety bardzo popularnym także w Polsce. Są to niestety najczęściej procesy odszkodowania z tytułu nowotworów, na które ci rolnicy zachorowali po latach obcowania z tym glifosatem. I co ciekawe, rolnicy generalnie te swoje roszczenia wygrywają. Sądy zarządzają bardzo duże odszkodowanie, rzędu setek milionów dolarów na rzecz firmy Bayer. Podobnie też jest w tej chwili kolejny taki proces, 265 milionów dolarów odszkodowania sąd przyznał na rzecz rolnika, który się nazywa Bill Bader i jest jednym z największych producentów brzoskwiń w stanie Missouri. Bill Bader bynajmniej nie używał dicamby, a proces się toczył o dicambę. Dicamba to jest taki herbicyd, można powiedzieć, że dorównuje siłą destrukcji glifosatowi z Roundupu. Pan Bill Bader bynajmniej nie używał dicamby, ale rolnicy, którzy uprawiali ziemię wokół jego sadów, używali. I ta dicamba skaziła sporą część jego plantacji i jego sadu. Udowodnił to w procesie. 265 milionów dolarów odszkodowania zasądzono, 15 milionów dolarów tytułem rekompensaty jego bezpośrednich strat. 250 to jest tak zwane odszkodowanie retorsyjne. Nie do końca jest jasne, czy ono w całości idzie do powoda, czy też nie, bo różnie na ten temat piszą. Niemniej są to ogromne kwoty. Jest to kolejny proces przegrany przez Monsanto. Oczywiście będzie się od niego odwoływać i cała ta procedura będzie się dokonywać, ale generalnie wydaje się, że Monsanto te procesy rzeczywiście przegrywa. Właściwie nie Monsanto, a firma Bayer. Firma Bayer boryka się nie tylko i wyłącznie z kwestią procesów o glifosat czy też o dicambę. Wiele amerykańskich miast wystąpiło na drogę sądową, oskarżając Monsanto o to, iż ich fabryki wypuszczają ścieki z PCB do rzek, które zaopatrują ludność w wodę do picia. No, kiedyś wszystkie te moje wątki o Monsanto zaczynałem od tytułu Monsanto, jak ja Cię nie lubię. No i tak jest chyba po dzień dzisiejszy. Szwajcaria to kraj, który dotychczas był kojarzony z tym, iż jest wzorcowym projektem, jeżeli chodzi o rozbudowę sieci 5G. Zainwestowano w to ogromne pieniądze, w ostatnim roku postawiono tam ponad 2000 wież przekaźnikowych, no i wszystko miało iść idealnie i właściwie za chwilę miało to odpalić, gdyby nie to, iż szwajcarski Urząd Ochrony Środowiska wydał w tej chwili zalecenie do wszystkich kantonów, by natychmiast wstrzymać dalsze prace implementacyjne, jeżeli chodzi o strukturę sieci 5G, z powodu obaw zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Szwajcarii. No i to gwałtownie zmienia sytuację w Szwajcarii, dlatego że wedle tamtejszego prawa takie zalecenie w zasadzie jest obowiązujące, to znaczy kantony mogą nadal wydawać licencje dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, którzy chcą rozbudowywać sieć 5G, ale ta licencja jest warunkowana przepisami, które są określone właśnie przez ten Urząd Ochrony Środowiska, a te przepisy właściwie w tej chwili wykluczają jakąkolwiek dalszą rozbudowę sieci 5G na terenie Szwajcarii. Tak więc ta decyzja o dalszej rozbudowie 5G zostaje w tym momencie wstrzymana i decyzje finalne będzie podejmować referendum. Taki to kraj, gdzie referendum, czyli wiec w miarę możliwości wszystkich mieszkańców, podejmuje decyzje w tak zasadniczych sprawach. Tam zresztą w tej chwili się toczą przynajmniej 3 inne postępowania referendalne, które każdy z nich ogranicza w jakimś tam zakresie możliwość implementacji sieci 5G. Wszystkie z tego samego powodu. Z ogromnej ilości zastrzeżeń ze strony naukowców i lekarzy co do bezpieczeństwa sieci 5G. Opowiadam Państwu czasami o tym boomie, który jest w Ameryce w związku z częściową legalizacją konopi i mówię tu zarówno o konopiach przemysłowych, jak i konopiach do celów leczniczych, czy też do celów rekreacyjnych. Ten boom, o czym czasami już Państwu mówiłem, doprowadził do pewnego cudu gospodarczego w tych Stanach, które możliwie daleko poszły z tą legalizacją. Ogromna ilość miejsc pracy, no i ogromna zmiana, jeśli chodzi o struktury wydatków na cele społeczne tak naprawdę. Dużo środków też nowych, ponieważ akcyza związana ze sprzedażą konopi wpływa na rzecz często rządów stanowych. Także można powiedzieć, że korzyści ogromne, ale teraz się pojawił zupełnie nowy aspekt całej tej historii z konopiami, mianowicie stan Kalifornia, który jest dość zaawansowany, jeśli chodzi o legalizację konopi, na swoim terenie postanowił anulować 85 tysięcy wyroków z tytułu marihuany,
od roku 1961 do dnia dzisiejszego. Dotyczy to 53 tysięcy osób, które bądź odsiedziały ten wyrok, bądź też nadal są z tego powodu w więzieniu. Wszystkie te wyroki mają być anulowane i jest to taki ruch normalizacyjny z punktu widzenia prokurator generalny Kalifornii, który jest naturalną konsekwencją takiej, a nie innej polityki wobec konopi. Cały ten wątek jest związany z takim dosyć intrygującym zjawiskiem w Ameryce, które nazywa się Code for America, co można przetłumaczyć jako Kodeks dla Ameryki, i to jest taki ruch i taka też organizacja pozarządowa, która za tym stoi, która mocno bazując na technologii stworzyła jakieś algorytmy, można się domyślać, że chodzi o sztuczną inteligencję, które dają dość niesamowite możliwości przetworzenia bazy danych skazanych w Ameryce, no i posegregowania ich wedle bardzo różnych, czasami nawet bardzo subtelnych kryteriów. I ta możliwość operowania tymi wielkimi liczbami no daje taką okazję i na rzecz tego typu okazji właśnie ten Code for America działa, by ukazywać i uświadamiać prawnikom, że no, pewne grupy skazanych, które mają takie, a nie inne wspólne cechy z takich czy nie innych powodów dotyczących jakichś odkryć naukowych czy też nowych przemyśleń, jeżeli chodzi o rozwiązania społeczne, mogą się kwalifikować do tego, by zostały anulowane. To taki, można powiedzieć, technologiczny sposób na czyszczenie systemu penitencjarnego. No, myślę, że na pewno warte uwagi i każde myślenie, które prowadzi do tego, by ludzi uwolnić z więzienia i szukać dla nich innych możliwości funkcjonowania, na pewno jest fajne. No, tak sobie pomyślałem, że ja mam oczywiście pozytywny stosunek do tego i sobie wyobraziłem tę samą wersję wiadomości, którą Państwu zrelacjonowałem, jakby to było, gdybym ją Państwu relacjonował w dzienniku głównego nurtu. Prawdopodobnie zacząłbym od zdania: cóż, ciężkie czasy nastąpiły dla prywatnych właścicieli więzień w Ameryce. O koronawirusie nie chcę Państwu mówić, bo jest na ten temat dużo więcej niż powinno być. Natomiast takim zupełnie, można powiedzieć, ubocznym i paradoksalnym skutkiem koronawirusa jest to, że Chiny ogłosiły, iż zamierzają wprowadzić całkowity zakaz handlu żywymi zwierzętami dzikimi. Jak Państwo się domyślacie, chodzi o te koszmarne bazary, gdzie sprzedaje się zwierzęta po to, by je zamordować i przetworzyć na jedzenie. I tam jest ogromny rynek dzikich zwierząt i też pewnie Państwo wiecie, że jeśli chodzi o teorie dotyczące pochodzenia koronawirusa, to są dwie, jest oficjalna i nieoficjalna. Ta nieoficjalna, tak zwana konspiracyjna, mówi, że on pochodzi z laboratorium biochemicznego i wypowiadają się w tej sprawie różni specjaliści, którzy się na tym znają, mówiąc, że ewidentnie jest. I jest wersja oficjalna, która mówi o tym, iż pochodzi on od jakiegoś zwierzęcia, od nietoperza, a może od jakiegoś węża, a może od łuskowca, i że to stamtąd żeśmy to w jakiś sposób załapali. No i oczywistym, można powiedzieć, miejscem, w którym do tego typu infekcji mogło dojść, czy też pośrednikiem, jest właśnie ów rynek handlu dzikimi zwierzętami. No więc paradoksalnie, jeżeli taki zakaz zostanie wprowadzony, no to ku zdrowiu zwierząt na pewno i świadomości ludzi, którzy mieliby je jeść. No, choć to, jak mówię, zupełnie nieoczekiwany skutek całej historii z koronawirusem. Brazylia to taki dziwny kraj, który ostatnio wprowadził bardzo poważne ulgi podatkowe, jeśli chodzi o podatek dochodowy, dla tych wszystkich, którzy zdecydują się na adopcję zwierząt, na masowe sadzenie drzew, czy też zajmują się taką czy inną opieką i ochroną miejsc zabytkowych. To są poważne ulgi, dlatego one są od 30 do 100%, na przykład przy adopcji dużego psa to jest 50%. Rok w rok. Część z tych ulg jest w ogóle rozłożona na lata, zwłaszcza jeśli mówimy o jakiejś opiece nad jakimiś miejscami, jeśli mówimy o sadzeniu drzew. No, można powiedzieć, do pozazdroszczenia posunięcie. Pomyślałem sobie, że jeżeli byśmy kiedykolwiek takie prawa w Polsce prowadzili, no to znając naszą przedsiębiorczość, po pierwsze, schroniska by opustoszały. Miejmy nadzieję, że zwierzęta znalazłyby się w lepszych warunkach niż te klatki schroniskowe, w których są w tej chwili. No a z drugiej strony, można powiedzieć, gaje oliwne zakwitłyby wokół naszych domów. W sumie nie jest to taka zła wizja, można pozazdrościć kolegom z Brazylii. Nie wiem, jak oni sobie poradzą budżetowo z tym przedsięwzięciem, bo tak jak sobie to właśnie wyobraziłem w tej takiej pół żartem, pół serio perspektywie, jakby to było u nas, to myślę, że ubytki we wpływie w podatku dochodowym byłyby gigantyczne. Taka technologiczna nowinka, która przyciągnęła moją uwagę, powstał prototyp soczewki kontaktowej, która ma w sobie mikrochip, no i maleńki ekranik, czyli narzędzie do tego, byśmy mogli korzystać z tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej.
Ten maleńki ekranik o powierzchni 70 tysięcy pikseli, to podobny mniej więcej tyle co powierzchnia ziarnka piasku, umieszczone w samym środku soczewki, no i będzie na niego wyświetlane to, co ten mikrochip, który tam znajduje się, będzie transmitować, a transmitować będzie z internetu, ponieważ jest do niego podpięty. Maleńka bateria, która jest bezprzewodowo zasilana z zewnętrznego źródła, w zasadzie pozwoli na pracę tego typu urządzenia 24 godziny na dobę, gdyby ktoś chciał także koniecznie w nocy z tego skorzystać. No i całość będzie oczywiście sterowana stosowną aplikacją ze smartfona. No i tak, z jednej strony sobie pomyślałem, że to będzie taki czas, kiedy utrata własnego smartfonu to trochę tak, jakbyśmy oddali joystick, który nami zarządza, w czyjeś niepowołane ręce, strach pomyśleć. Z drugiej strony sobie pomyślałem, no ta technologia idzie, wpiera się i oczywiście nie ma takiej możliwości, byśmy się przed tym w jakikolwiek sposób ustrzegli. Prawdopodobnie, kiedy ona już wejdzie w życie, a mówi się o perspektywie najbliższych 10 lat, no to zostanie wymyślonych mnóstwo takich zastosowań, których w tej chwili w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wymyśleć, ale wszystkie te zastosowania mają jedną wspólną cechę. One nas będą zdecydowanie uzależniać od tej zewnętrznej technologiczności, która, jak nie trudno się domyśleć, jest i będzie sterowana przez sztuczną inteligencję. No, więc to jest taka ścieżka, która za tym komfortem technologicznym stoi i warto mieć tego właśnie świadomość. No i taka ciekawostka na koniec dotyczy sanskrytu. Pewnie wielu z Państwa jest w sumie oswojonych z takim konceptem, że śpiewanie pieśni buddyjskich, czy też mantr, albo nawet ich słuchanie może mieć oddziaływanie lecznicze i wiele na ten temat powiedziano, napisano i nagrano. A w tej chwili naukowcy postanowili przebadać, jak to tak naprawdę jest i doszli do takiego wniosku, że osoby, które używają od lat sanskrytu na co dzień, mają, no, mają trochę inną budowę mózgu niż te, które tego nie robią. Wzięto do porównania dwie grupy. Jedna to byli właśnie ludzie, którzy zawodowo używają od wielu lat sanskrytu, a druga to byli ludzie, którzy sanskrytu nie używają w ogóle bądź prawie w ogóle. I okazało się, że w tej pierwszej grupie ośrodki związane z pamięcią są dużo bardziej rozbudowane niż w tej drugiej grupie. Także ośrodki związane z przytomnością, jasnością, można powiedzieć, myślenia. Także szyszynka, czyli ośrodek centrum duchowego. Wszystko to jest w jakiś sposób przez sanskryt stymulowane i w materiale rezonansowym te różnice wyszły bardzo wyraźnie. Czy ma to jakiś związek z tym śpiewaniem pieśni i mantr, o którym powiedziałem na początku? Być może ma. Na pewno ma to związek z mocą słowa, o czym często zdarza nam się zapomnieć. No i tą myślą chciałem się z Państwem pożegnać. Serdecznie dziękuję za obecność. Dzięki ogromne za komentarze oczywiście. Staram się w nie włączać tak jak mogę. No i dzięki ogromnie oczywiście patronom na Patronite za Waszą obecność. Chylę czoła przed wszystkim Państwem i dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.